Rozpoczyna się ostatni weekend lutego. Artur Gisielewicz, witam w piątek 27. Magazyn Miejski, oto szczegóły. A dzisiaj w wydaniu porozmawiali o kwiatach. Zawody sumo. W galerii Tymczasem w Teatrze Miejskim odbyła się kolejna prelekcja z cyklu Porozmawiajmy o, tym razem poświęcona pielęgnacji roślin w warunkach domowych. Jak często podlewać paprocie, fiołki alpejskie i bluszcz? Co zrobić, by uratować przesuszone rośliny? Kiedy siać i przesadzać? Na te i inne pytania odpowiedź poznali uczestnicy spotkania z cyklu Porozmawiajmy o, które 26 lutego odbyło się w Teatrze Miejskim. W świat roślin nie tylko doniczkowych wprowadził słuchaczy człowiek, który o roślinach wie wszystko lub niemal wszystko. Opiekun solankowej palmiarni Włodzimierz Wasilewski. No jest tak szeroki asortyment, taka mnogość gatunków, że trudno jest powiedzieć generalnie, co któremu potrzeba. No można by zaokrąglić to w ten sposób, że są rośliny wodolubne i są rośliny, które raczej z wody korzystają spontanicznie, tak zwane rośliny gruboszowate, sukulenty na ten przykład, kaktusy. I tutaj z wodą należy ostrożnie. Generalną zasadą jest, że zażartuję, że przy sadzeniu trzymać się zasady zielonym do góry. Jeśli chodzi o kiedy przesadzać jest najlepiej, no to też jest to i w jaki sposób. To już jest zależne od gatunków. Niektóre tylko przez siew, niektóre przez odkład, niektóre przez rozmnażanie tak zwane z liścia. No, jest tu mnogość tych gatunków, że nie sposób ich wymieniać. Zresztą szczegóły można zawsze w książkach doczytać, czy bądź w internecie. Uczestnicy półkolonii organizowanych przez klub Przydomek wzięli udział w zawodach sumo. Przedostatni dzień półkolonii zimowych upłynął w klubie Przydomek Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod znakiem japońskich zapasów. Profesjonalni animatorzy zadbali o to, by dzieci niezależnie od wagi i wzrostu w kilka sekund przeobraziły się w ponad 150-kilogramowych zawodników, by zaraz po zejściu z maty powrócić do normalnych rozmiarów. Poza zawodami sumo na dzieci czekało wiele rozgrywek intelektualno-sprawnościowych, więc na nudę nikt narzekać nie mógł. Dzisiaj przyjechała do Przydomka na półkolonie, wyczaruj z nami ferię, grupa Amer Event. Jest to grupa z Inny Wrocławia, która organizuje różne takie sportowe rozgrywki dla dzieci. Między innymi dzieci się bawiły dzisiaj w strojach właśnie sumo. Były rozgrywki sportowe, zgodnie z zasadami fair play. Na jednej sali właśnie są zawody sumo, na drugiej dzieci bawią się w takich gąsienicach, na takich nartach silikonowych, także uczymy takich zdrowych zasad rywalizacji. W magazynie miejskim to już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę, a uczniom życzę, aby stosunkowo łatwo wrócili od poniedziałku do szkolnych obowiązków. Do zobaczenia. Ósmego lutego o godzinie 11 w Saloniku Literacko-Artystycznym odbędzie się spotkanie edukacyjne pod tytułem Zrozumieć nastolatka, jak zapobiegać zaburzeniom emocjonalnym okresu dojrzewania. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film Anny Kazejak Obietnica. Z 28 lutego na 1 marca w Wodnym Parku odbędzie się ogólnopolski nocny maraton pływacki Otyliada. Początek pływackiej imprezy zaplanowano na godzinę 18. Patronem tego przedsięwzięcia jest najlepsza polska pływaczka wszechczasów Otylia Jędrzejczak. 2 marca o godzinie 12 w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ulicy Kilińskiego 16 odbędzie się wystawa poświęcona pamięci zapomnianym bohaterom drugiej konspiracji zatytułowana Dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały żołnierze wyklęci Pomorza i Kujaw.
Marcin Glebiak, witam serdecznie. Przed nami kolejna rozmowa dnia. Dzisiaj naszym gościem jest pan Paweł Drzeżdżewski, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Witam serdecznie. Witam serdecznie. No właśnie, Czarnoziem na Soli wydaje bardzo ciekawe publikacje. Będziemy sobie o nich dzisiaj opowiadać. W planach są kolejne, ale zanim o tym najpierw, no właśnie, czym generalnie zajmuje się wasze stowarzyszenie? Stowarzyszenie funkcjonuje i działa od 7 lat. Jest kontynuatorem fundacji Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. I w momencie, kiedy rozpoczęło się 7 lat temu dofinansowanie z Unii Europejskiej, rozpoczął się ten pierwszy okres dofinansowania w latach 2007-2013, na terenie całego województwa działały i funkcjonowały 20 takich lokalnych grup działania, z czego jedną z największych, bo drugą pod względem wielkości, jest właśnie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli. Dysponujemy określonymi środkami, które na podstawie umowy ramowej mamy z Urzędem Marszałkowskim, do tego, aby w czterech działaniach, które były określone właśnie w tej umowie, wspomagać, aktywizować oddolne inicjatywy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Działacie i ostatnio, jakiś czas temu, można było zobaczyć taki ważny punkt waszego działania. Owoc to był słownik Gwary Kujawskiej. Ten słownik okazał się takim prawdziwym strzałem w dziesiątkę, bardzo popularny. Skąd taki pomysł, żeby coś takiego stworzyć? Tak jak wspomniałem, nasza działalność to przede wszystkim dbałość o tradycję, o kulturę, o tradycję Kujaw. A język jest jednym z elementów, na który trzeba zwrócić szczególną uwagę i jest specyficzny dla naszego terenu, ale gdzieś też zapomniany. I we współpracy z panią dr Katarzyną Podczaską, która jest autorem słownika, doszliśmy do wniosku, że warto by było te wszystkie słowa, które gdzieś po części funkcjonują jeszcze w potocznej mowie, ale w większości zostały zapomniane, utrwalić i zapisać na stronach słownika. Ostatnio rozmawialiśmy z panem Grzegorzem Roczkiem, który jest autorem książki kucharskiej, a w niej przepisy kuchni kujawskiej, i opowiadał o przedziwnych czasami historiach, jak zbierał te przepisy. No właśnie, jak tworzy się taki słownik Gwary Kujawskiej? Czy też spotyka się z ludźmi, czy przegląda opracowania? Część oczywiście z tych słów i sformułowań, które znalazły się w słowniku, pochodzą z różnych opracowań, ale gro z tych wyrażeń, które tam się znalazły, pokazały się tam właśnie na podstawie rozmów z osobami zamieszkującymi ten teren, z seniorami, którzy dosyć spontanicznie posługują się jeszcze tymi słowami, i to było jedno z najważniejszych źródeł dla słownika, po to, żeby właśnie te słowa przekazać i żeby nie zostały zapomniane. Okazuje się, że tych słów jest tak dużo, że już myślicie o tym, żeby wydać taki wielki słownik Gwary Kujawskiej. Tak, zgadza się. To nasze opracowanie to jest mały słownik Gwary Kujawskiej. Nie jest to duże opracowanie, chociaż zawiera jak na pierwszą edycję dosyć pokaźną liczbę haseł, ale te prace cały czas trwają, jeżeli chodzi o zbieranie i pozyskiwanie typowych dla Kujaw wyrażeń, sformułowań, i jesteśmy zainteresowani i gotowi do wydania słownika, czy dużego słownika Gwary Kujawskiej. A co ważniejsze, słownik cieszył się ogromną popularnością. Z wielu wydawnictw, które mieliśmy przyjemność stworzyć, słownik chyba cieszył się największym zainteresowaniem. No, jest co poczytać, jeśli chodzi o ten mały słownik. Ja sobie tutaj wypisałem kilka wyrazów. Właściwie można te wyrazy podzielić na takie dwie grupy. Te, których znaczenie trudno jakoś usprawiedliwić, uzasadnić, jeśli chodzi o samo brzmienie, prawda? Ale są też i takie wyrazy, gdzie możemy się domyślić, co ono oznacza. Ale no właśnie, taki wyraz jak fagas. Nam się już teraz obecnie różnie kojarzy, teraz, a w Gwarze Kujawskiej oznacza to owczarz. A taki bardziej
kojarzące się wyrazy z Gwary Kujawskiej? Bardziej kojarzące to, tak jak jest we wstępie do słownika, takie sformułowanie użyte, bibulić bez felera. To bibulenie gdzieś kojarzy się z pisaniem, czy może się łatwo skojarzyć, a feller, no myślę, że jest używany jeszcze dosyć często, oznacza błąd, także łatwo można się domyśleć, chociaż tak jak pan wspomniał, część słów naprawdę trudno sobie wyjaśnić ich znaczenie, takie, które było kiedyś przed laty. No, na przykład idę kupić cylatki, ktoś kiedyś miał na myśli półbuty, albo za oknem mamy hachoł, czyli wiatr. Trudno teraz się domyślić, ale w tym wielkim słowniku jeszcze będzie więcej tych wyrazów, jeżeli się ukaże, kiedy? W przyszłym roku? Mam jakie są plany? Tak, mam nadzieję, że w przyszłym roku. My jako stowarzyszenie jesteśmy uzależnieni od środków zewnętrznych. Ten rok to zamykanie tego okresu, który się kończy, i jednocześnie prace nad nowym, ale fizyczne środki, możliwości i konkursy na przyszły okres finansowania pojawią się w przyszłym roku. Jeśli chodzi o wasze wydawnictwa, to nie tylko słownik Gwary Kujawskiej, już parę innych publikacji, tak, dotyczących innych rzeczy. Tak, mieliśmy przyjemność wydać też pozycję, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, były to Legendy Kujawskie. Był to projekt współpracy z trzema innymi lokalnymi grupami działania, gdzie legendy nie tylko z Kujaw, ale też z innych terenów znalazły się w tym opracowaniu. Do tych legend kujawskich była też załączona taka kolorowanka dla najmłodszych, po to, żeby zachęcić dzieci i młodzież do tego, żeby te lektury, te legendy czytali i poznali. Opracowanie też cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. My, wydając za każdym razem taką książkę, przekazujemy te pozycje samorządom, przekazujemy bibliotekom, szkołom, po to, żeby młodzież i dzieci mogły z tego korzystać. No nie sprzedajecie jako stowarzyszenie? Nie, nie sprzedajemy, udostępniamy i rozdajemy, można tak powiedzieć, przy różnego rodzaju akcjach, okazjach te opracowania. I też mamy materiał zebrany na legendy kujawskie, na taką kontynuację legend kujawskich, ale dotyczących tylko i wyłącznie tutaj naszego terenu, terenu powiatu inowrocławskiego, 8 gmin, które tworzą stowarzyszenie. To proszę, nie wiedziałem, że mamy nawet tutaj jakieś legendy. Okazuje się, że jest nawet specyficzny humor kujawski, to też wydaliście. Tak, znaczy jesteśmy przygotowani do wydania tej pozycji książkowej. Mamy zebrany materiał, też jesteśmy gotowi do wydania, ale też czekamy na środki finansowe, które umożliwią nam wydanie tego. Pozycja mi się też bardzo ciekawa, która spotka się z dużym zainteresowaniem. Też po części wiążąca się troszkę ze słownikiem, bo ten humor, który tam jest ukazany, posługuje się też w wielu przypadkach takim słownictwem typowym dla Kujaw. Można się pośmiać. Można się pośmiać. Zaręczam, że na pewno te dowcipy, które są tam ujęte, rozbawią z pewnością do was. I na koniec macie też na swoim koncie specjalny album z zabytkami, ale myślicie o kolejnym, prawda? Tak. Wydaliśmy również, tak jak Legendy Kujawskie, we współpracy z innymi lokalnymi grupami działania, Zabytki i pamiątki historyczne Kujaw i pogranicza Wielkopolski. Album ukazuje budowle, budynki bardzo charakterystyczne dla naszego terenu, pamiętające zamierzchłe czasy. Część z nich funkcjonuje, jest zadbana i wykorzystywana. Część wymaga rewitalizacji, ale pokazuje to też dziedzictwo i historię naszego terenu, także też bardzo nam zależało na tym, żeby przedstawić również te elementy. Ja mam tylko nadzieję, że w czasie naszej rozmowy nie pojawił się żaden feller. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję A przypomnę, bardzo. Moim Państwa gościem był pan Paweł Drzeżdżewski, prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziemna Soli. Dziękuję.